Witam wszystkich. Dzisiaj będzie taki filmik o tajemniczej przesyłce od My Friendów, czyli z AliExpressa. Powiem wam, że jestem w szoku, jak szybko ta przesyłka doszła. Ja wam pokażę, co zamówiłem. Zamówiłem sobie coś takiego, czyli taki DE, jakby tester kryształów, nazwijmy to w cudzysłowie. No, on bada po prostu częstotliwość tych rezonatorów kwarcowych, które są na przykład na telefonach i nie tylko. Za 17,95 zł taka płytka do samodzielnego montażu. Tutaj jest pokazane, jak jest to rozłożone na części pierwsze. Oczywiście musimy sobie sami to poskładać wszystko. Zastanawiam się tylko, czy Chińczyk wysłał jakąś instrukcję obsługi, co gdzie trzeba wlutować. Czy po prostu będzie to na tyle intuicyjne, bo powiedzmy sobie, że tutaj jest chyba wszystko opisane, co ma iść, że nie będzie to sprawiało żadnego problemu. Powiem wam tak, wysyłka z Chin do Polski, no mówię, jestem w szoku, jak szybko to przyszło, zaraz wam pokażę. I wybrałem oczywiście sobie AliExpress Standard Shipping, dlatego że jest to bardzo szybki sposób dostarczania wysyłek z Chin do Polski. I teraz patrzcie się, jak to szybko doszło do Polski. Dosłownie 20 złożyłem zamówienie. 21 już opuszczenie sortowni było u Chińczyka. Odprawa ekspresowa 22, czyli już to tam przemielili przez te komputery i tak dalej. Przekazanie do magazynu wysyłkowego, czyli tu rozumiem, że już poszło gdzieś do jakiegoś samolotu. No i 2 dni leciało z Chin do Belgii, żeby w jeden dzień z Belgii to przerzucili od razu do paczkomatów w Polsce. Słuchajcie, no coś pięknego. Jeżeli by każda paczka tak szybko szła jak ta, to powiem wam, Allegro dla mnie nie istnieje. No, nie miałbym sensu wtedy kupować coś na Allegro, gdzie jest 2 razy droższe przynajmniej, tak? Są wyjątki oczywiście, ale przeważnie jest drożej na Allegro. Dobra. Także zobaczmy sobie paczuszkę. I zobaczmy, jak to jest w ogóle wszystko zrobione z ciekawości. Jestem ciekawy, czy będzie jakaś instrukcja, czy nie będzie. Oczywiście tu już nic nie ma, to możemy sobie na bok położyć. Ładnie zapakowane. Nie, jestem naprawdę w wielkim szoku. Jak to szybko dotarło. Masakra. No i wow, ładnie to Chińczyki robią. Powiem wam szczerze, że podziwiam Chiny. To, co zrobiły, to, co osiągnęły, zawdzięczają tylko i wyłącznie sobie. Kiedyś się każdy z nich śmiał, że to chińskie, że to takie, a dzisiaj są potęgą na cały świat, gdzie im mogą inni naskoczyć, że tak powiem. Super torebka strunowa, fajna, przyda się. Co my tu mamy? Obudowa zapakowana też jeszcze jest taką, tą, żeby się nie porysowała czy coś. No dla mnie naprawdę coś pięknego. Obudowa sobie położymy na bok. Woreczek strunowy też. Kolejny, trzeci woreczek, czyli już mam fajne 3 woreczki na różne części. Będzie można sobie powkładać. Jak coś tam będzie się walało, na przykład, nie wiem, jakieś śrubki. Aha, tu są już części. No i jest instrukcja, oczywiście. Jest sama płytka, części, obudowa, no i instrukcja. Jestem ciekawy, czy będzie w języku angielskim, czy tylko chińskim, ale na pewno będzie w angielskim. W zasadzie to mamy coś takiego. Płytka. Pokazana, tu wam kurczę nie pokażę, tak chyba dokładnie musiałbym tapnąć. O, teraz będzie lepiej. XR2206 Function Generator Manual Install, czy jakoś tak. No i tutaj mamy wykaz elementów, rezystory, kondensatory, gniazdo DC Power, UI1 to jest ten układ. Tak to wygląda. Tu mamy jeszcze
Dalszą część instrukcji obsługi, powiedzmy. Dobra, trzeba będzie sobie to przestudiować. Ale wszystko jest tutaj na tym. Z drugiej strony nic nie ma. Na tym obrazku, co ma iść, tak? Mamy opisane R5, R3. Także nie będzie problemu. Więc tak, jakbym brał to, to mamy mniej więcej to w tym stylu. Rozrysowane wszystko. Powiem wam, że płytka dosyć ciężka jest, taka masywna. Ładnie zrobiona, czerwona. Full profecka. No, gruba jest. Jest dosyć taka solidna, nie jest to jakieś takie... Nie czuć, że to jest jakaś tandeta. Naprawdę Chińczycy już poszli na tyle do przodu, że mają spoko maszynę. No i co? Będziemy próbowali sobie to złożyć. Zastanawiam się, czy nie zrobić to teraz od razu, żeby podłączyć mikroskop i to wszystko sobie tutaj poskładać. Oczywiście mamy tutaj potencjometr. Troszeczkę wykrzywione są te piny, ale to w niczym nie przeszkadza. Można je odgiąć, naprostować. Aha, czyli to jest zwyczajny taki potencjometr, który się kręci w lewo, w prawo. Tyle, że z takim montażem troszeczkę innym niż inne potencjometry. Tutaj drugi potencjometr. Też musimy sobie naprostować nóżkę delikatnie. W sumie to się nie dziwię, jak to idzie tam z innymi paczkami lata i tak dalej, to w takiej kopercie to raczej nie przetrwa to w idealnym stanie, ale jest super. No i gałki na te potencjometry. W sumie są trzy potencjometry. Raz, dwa, trzy. Chwila, czy ja dobrze wam pokazałem, co ja zamówiłem, bo ja wam pokazałem na Firefoxie, że dostałem to. Mogłem się pomylić w jednej kwestii. No i się pomyliłem. Przepraszam was bardzo. Tu musimy się cofnąć. Ja zrobię na chwilę pauzę, cofnę się do moich zamówień i pokażę wam, co tak naprawdę zamówiłem. Aha, słuchajcie, to mi jeszcze nie doszło. Na to czekam. To już jest gdzieś... gdzieś chyba już w Belgii albo w Polsce, podejrzewam. Także już też na dniach będę to miał. Dobra, słuchajcie, ale miszmasz. Dałem trochę dupy, bo pomyliłem po prostu numery przesyłek i myślałem, że to jest to, a to, a to i to, a to wyszło na odwrót, tak. Dobra, czyli mamy... To jest dokładnie to. Generator sygnału częstotliwości, tak? Od 1 Hz do 1 miliona herców. Takie coś sobie jeszcze kupiłem za 10 zł, także naprawdę tanio. I tutaj mamy cały zestaw. W sumie to jest trochę jakaś różnica. Coś takiego. Ale zobaczcie, jak to jest tutaj opisane. Tu jest w ogóle jakoś jest inaczej ta cała obudowa. Chyba tutaj jest nawet lepsza ta obudowa, co ją dali. Zrezygnowali z tej takiej ala do tych mierników T4, że jest parę części, musimy poodklejać, a potem składać. To jest niewygodne strasznie. A ta obudowa, co jest tutaj z akrylu, jest zarąbista. O, widzicie, tu jest obudowa akrylowa już normalnie. A to jest tak inaczej troszeczkę, no. Bo to jest, wiecie, o co mi chodzi? O TT. Ja dostałem już kompletną obudowę, tak jakby była na wytłaczarce zrobiona. Poddany ten, czyli muszą mieć dużo, dużo może zamówień na to. No i to mamy opis. Jaki jest do tego? Wejście zasilania 9-12 V. Ok, super.
I to może jakoś tutaj generować takie jakby trzy, nie wiem jak to powiedzieć, sinusoidy. Generuje trzy rodzaje fal tych. Jakaś kwadratowa, ci, co się znają na oscyloskopach, będą widzieli, o co chodzi na pewno. Ja to kupiłem tak po prostu z ciekawości eksperymentu, żeby sobie potem coś tam eksperymentować z takim czymś. Zobaczymy. Im więcej wiedzy, tym lepiej, jak to mówią. No i tak to wygląda. Także trzeba będzie to poskładać. Obudowa jest, no wiele to jest lepsze. Tu jest, pisze Amp, Fine i Coarse. 65K to jest 1 MHz, 3K to jest 65 kHz, 100 to jest 3 kHz, 10 to jest 100 Hz, 1 to jest 10 Hz. Aha, dobra. To będzie jakoś tutaj zamontowane, fajnie. Na pewno. Złożone. W ten sposób? Tak, zgadza się. Czyli teraz trzeba będzie na tą płytkę wplutować po prostu te wszystkie elementy, żeby to zaczęło jakoś działać. Tylko posegregujmy sobie najpierw. Tu są do tego, tu są do tego. Tu jest to. Kondensatory sobie też położymy razem. To jest to. To. Oj, trzeba będzie chyba użyć tego miernika T4, żeby sprawdzić, jakie to ma wartości. Są dwa takie. Mamy te złącza. Zworki. Dwie zworki są. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć śrubeczek. No i to wszystko naprawdę. Aha, jeszcze to. I plus to. I to. I to. Czyli nic skomplikowanego tak naprawdę. Teraz, jeżeli sobie wezmę to, to ja bym sobie zaczął może od wlutowania tych takich największych rzeczy. Na przykład tego tutaj. Tylko też on musi być odpowiednio. Akurat go dobrze włożyłem, bo jest takie wycięcie na górze. To co, lecimy pod mikroskop? Bawimy się z lutowaniem? Ja bym się z chęcią zabawił, bo mam przecież i uchwyt, i lutownicę T12. I zobaczymy sobie. Może wiecie co? Ja zrobię inaczej. Zrobię zdjęcie tego, spróbuję wrzucić to na OBS-a jakoś, tak żeby to było widać. I wtedy wrzucę pod mikroskop i będziemy widzieć od razu ten cały schemat z tymi elementami i będziecie wiedzieli, jak ja to lutuję. Zabawimy się, tak? Czemu nie? Także ja robię pauzę, przygotuję to wszystko i lecimy dalej. Dobra, Dobra, słuchajcie, słuchajcie, mamy mamy płytkę płytkę tutaj tutaj już już na na stole. stole. Ja Ja sobie sobie użyję użyję do do tego tego celu celu kolby kolby T12 T12 z z grotem, grotem, tym tym takim takim stożkowym. stożkowym. Podłączyłem Podłączyłem już już sobie sobie pod pod zasilanie. zasilanie. On On się się już już zaraz zaraz nagrzeje. nagrzeje. Także Także zacznijmy zacznijmy sobie sobie od od lutowania. lutowania. Najpierw Najpierw rezystorka. rezystorka. Rezystora. Rezystora. 1 1 kilo. kilo. Dokładnie. Dokładnie. I I ten ten rezystorek rezystorek według według schematu schematu R1-1K. R1-1K. Szukamy, Szukamy, gdzie gdzie jest jest R1. R1. Sobie Sobie na na tym tym. tym. R1, 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 R4, R4, R5, R5, R2. R2. R1 R1 to to jest, jest czyli koło tylko tego tego tutaj tutaj gniazda gniazda potrójnego potrójnego będzie będzie pierwszy. pierwszy. Ok. Okej. Czyli Czyli jak jak mamy mamy tutaj tutaj te te 3, trzy, to to R1 R1 wchodzi wchodzi mi mi tutaj. tutaj. Ja Ja sobie sobie zrobię to zrobię to tak, tak, że że włożę włożę go go w w ten ten sposób, sposób, że że najpierw najpierw wszystkie wszystkie te te nóżki nóżki sobie sobie przewlekę przewlekę przez przez to. to. Zaraz wam Zaraz wam pokażę, jak pokażę, to jak to wyjdzie. wyjdzie. Widzicie? Widzicie? Będę Będę musiał musiał tutaj tutaj regulować regulować ostrość. ostrość.
On jest już włożony, sobie go tylko naprostuję ładnie. Tak, żeby było prosto. I z drugiej strony ja sobie zrobię w ten sposób, że pozaginam odpowiednio jakoś tak nóżki, żeby sobie to polutować. Jak widzicie... Aha, będę musiał na to patrzeć, bo tu mam zdjęcie jeszcze, także... Wy zobaczycie coś takiego. Świetlenie może jakieś lepsze bym zrobił. Dobra, niech będzie takie. No i teraz użyję sobie bez żadnego topnika cyny, którą kupiłem w gotroniku cyna z kalafonią. Zobaczycie przy okazji, jak się nią lutuje, czy jest dobrze, czy nie. Miałam podgląd na monitorze, także mam to w lepszym czasie wyświetlane. Dobra, powiedzmy, że pierwszą mamy nóżkę przylutowaną. Teraz jeszcze drugą. Chociaż może ten strzoszkowy nie jest taki za super. Ile on tu stoi? O, troszkę więcej tam. Dobra, powiedzmy, że drugą nóżkę mam przylutowaną, także rezystor 1 kilo wlutowany. Teraz sobie użyję do tego celu fajnego obcinaczek, które sobie ostatnio kupiłem, żeby pozbyć się tych końcówek. Są genialne. Dobra. Rezystor wlutowany. Powiedzmy, że tragedii nie ma. Jak na płytkę DI będzie OK. I to jest pierwszy rezystor. Teraz obok niego jest R4. R4 to będzie rezystor o wartości 330 ohmów. 330 ohmów, ja sobie biorę miernik. 330 ohmów. Także zobacz sobie ile ma ten. 0,330. No super, idealnie. Dobra. To wkładamy rezystor 0,330. W ogóle, żeby wkładać takie rezystory, lepiej sobie tak zagiąć takie U. I wtedy sobie fajnie go włożymy do środeczka. O, mamy drugi rezystor włożony. R4. I tym razem wracam sobie na drugą stronę. I teraz trzeba sobie wygiąć w tą stronę, tego dam, a tego dam w tą, że jakoś tako. Dobra, lutujemy teraz następny rezystor. Powiedzmy, że przylutowany. Teraz sobie wrócę troszeczkę inaczej. Tak, żeby było mi wygodniej. Ok. I przylutowany. Zaznaczam, że robię to bez żadnej. Że bez żadnych wspomagaczy. Typu. Plus, topnik, pasta lutownicza i tak dalej. Genialne są te obcinaczki, przydają się naprawdę. Ładnie, szybko można obciąć bez trudu. Także rezystor kilka już mam przygotowane na płytki. R4. Teraz może zacząłbym od... Mam takie tutaj trzy rezystory. I zobaczmy sobie na
szybko na płytkę. Stałmin R1, R2, B50 kilo. R3, R5 i R6, 5,1 kilo. Czyli ja sobie miernikiem sprawdzę je, mam ustawione na 6 kilo. Czy to są te trzy zestawy 5,1? Tak, dokładnie, 5,070. Czyli to będą rezystory R3, R5 i R6. Szukam teraz sobie na płytce, gdzie jest R3. Sobie znajdę. R3, R5, R6. Najpierw R3 znajdę. Szukam. Aha, R3, R5, czyli są po tej stronie tutaj. Jako obrócę płytkę. Mamy R3 i R5. I to są te właśnie 5,1 kilo. I sobie je wlutujemy tutaj od razu też. Także zaginam sobie nóżki. R3 i R5. Wkładam. Odwracam płytkę, znowu sobie zaginam TT, tak żeby nie podotykać tych różnych tutaj ścieżek. I najpierw sobie przylutuję tego tutaj, od tej strony. Biorę lądownicę, czyszczę grocik sobie, żeby było odprowadzanie ciepła jak najlepsze. Przytykam w miarę do tego. I pierwszy przylutowany. Teraz lecimy sobie z drugim. Brucikiem też wyczyścimy grota troszeczkę. Pięknie przylutowane. Nie ma co narzekać. Strzelać z tego nie będziemy. To ma być prawidłowo tylko wszystko lutowane. Lecimy sobie z obcięciem końcóweczki jednej. Drugiej. Ładnie to. Nawet śladów prawie nie będzie. No jak aplikacja się używa, jest dobra cena lutownicza, to śladów praktycznie nie ma. Teraz drugi rezystor, ten 5,1 kilo. Z drugą stroną. Dobra. W sumie mogło być położone i drugą stronę. Wszystkie elementy były poukrywane po drugiej stronie. Ciekawe to jest, jakby tak sobie pokładać, nie? Zamiast stąd tą drugą stronę. Wtedy płytka by była taka jakby anonimowa. I lecimy sobie teraz z tym tutaj. Na górze nawet będzie mi wygodniej złapać. Złapany. Teraz tego tutaj. Po boku. Okej. Przylutowane. I został ostatni z tej serii do plutowania. Ucięte. Pięknie, nawet czysto to jest. Zrobione schludnie. Serio, tragedii nie ma. R3, R5 i co to był jeszcze tutaj? I R6 rezystor. A R6 jest tutaj, czyli pod tym głównym układem. Gdzie mamy? R6 jest tu. To będzie ostatni z 5,1 kilo. Ale widzę, że tutaj troszeczkę będzie to inaczej zrobione. Zaraz wam powiem, o co chodzi. Tylko sobie włożę tego rezystora tu.
Okej. Dobra, obracam teraz tak. I tak go zrobimy. Dobra, i to będzie teraz ten. O, teraz mi się fajnie ułożyło, także będę miał fajny dostęp. Bo wiecie, jakie są te kursy lodowania. Oglądałem kiedyś film, że najpierw przekładamy. Powinna temperatura grota, dobrze wyczyszczone. Nagrzewamy. Nie trzymamy zbyt długo. I puszczamy. Są te szkoły, ale to są dobre szkoły. Warto się ich trzymać i uczyć. Spoglądać też na obraz, jak wy to widzicie z tym obrazkiem, bo ja mam pod monitorem zewnętrznym. Cały ekran bez tego. Okej. Wlutowane. To był ostatni rezystor z tych takich, które należało lutować do tej płytki. Teraz lecimy sobie z tymi żółtymi kolesiami. Są tutaj. Czy mają one jakieś oznaczenia? 222. No fajnie. Super, to już mi ułatwia wszystko. Tutaj. 101. To super. Dobra, to są kondensatory. 222. Non-polar capacitors. Czyli nie mają polaryzacji, mogę je budować tak czy tak. Nie ma to znaczenia. No to szukamy sobie. 222. C7. C7 będzie... Gdzie? C7 jest tutaj. To jest pierwszy i drugi. Pierwszy, drugi C7. 222. Odwrócę sobie płytkę. Mamy tutaj... C7 jest drugi. Go sobie tutaj budujemy. Będzie sobie siedział, tak? No i obróćmy teraz sobie płytkę. Tak zwabmy, żeby on sobie tak siedział. O, super. Superancko. Płytka go dociska pod własnym ciężarem. Także lutujemy sobie teraz tego C7. Trochę docisnę grotem. Jedna nóżka przylutowana. Druga. Druga nóżka przylutowana. Tak, możemy sobie odciąć tutaj te nóżki. Delikatnie. Jak to wygląda? O, spoko, powiedzmy, że... Tragedii nie będzie. C8. C8 to jest 101. Czyli tu nawet miałem gdzieś 101 od razu. Jest, 101. Zobaczcie. 101. Teraz sobie lutujemy 101, C8. Też obracam sobie na drugą stronę. Mam C8. I lecimy z C8. Nie chcę za dużo tej ceny dawać na te nóżki. Złapało. C8 przylutowana. Teraz sobie obetniemy następne nóżeczki. Dobra, słuchajcie, żeby ten film nie trwał tyle czasu, ja zrobię pauzę, wlutuję wszystkie elementy i zobaczycie, jak będzie wszystko wlutowane.
Słuchajcie, jestem teraz na etapie tych potencjometrów. Dwa są 50 kilo, jeden jest 100 kilo. I tutaj wam powiem, że jeżeli chodzi o opisanie ich, to Chińczycy to zrobili po prostu bardzo pięknie. Są B503, B503 i B104. Także ten 104 to jest 100 kilo, te dwa 503 to są 50 kilo. Także tutaj nie ma problemu, żeby wlutować je nawet bez miernika, bo jest wszystko ładnie opisane. Także wielki props dla Chińczyków. Lecimy dalej z tą zabawą. Pokażę wam już, ile mam rzeczy tu wlutowanych. Tak przy okazji, te wszystkie kondensatory są wlutowane. Już mam to całe gniazdo pod ten cały procesor główny. Rezystory, dwa kondensatory. No i zostało już mi naprawdę tak niewiele tych elementów, bo w sumie jeden kondensator o pojemności 100 pikofaradów, 3 te rezystory, potencjometry, dwa gniazda i to wszystko. Także ja lecę dalej z zabawą pod mikroskopem, oczywiście stereoskopowym. Poezja, poezja, stereoskopowy to jest coś niesamowitego. Lecimy dalej. Słuchajcie, cała płytka już polutowana. I powiem wam tak, no genialna sprawa. Może już usunę ten obraz, żeby było widać ją całą. I powiem wam tak, prościzna, jeżeli chodzi o polutowanie tego, to tu jest naprawdę wszystko tak przejrzyście zrobione. Instrukcja obsługi jest bardzo dobrze rozpisana. Płytka też jest bardzo dobrze opisana. Także mamy wszystko już polutowane. Wszystkie trzy potencjometry są wlutowane. Gniazdo zasilania też. Zostało tylko założenie tych gałek od potencjometrów. No i te dwie zworki, żeby obczaić, do czego one chodzą. Do czego służą one dokładnie. Druga strona płytki też jest spoko. Powiem wam, że jak na pierwszy raz to i to jest wszystko za pierwszym razem robione, także tutaj raczej nie mam na co narzekać. Bez żadnego topnika to wszystko robiłem, także nawet tego czyścić nie będę musiał. Lutowane cyną. Tak jak wspominałem, cyna z kalafonią, tinol, stosunek. Parametry ono masz SN60, PB40. Fajnie się nią lutuje, mi się wydaje, że jest taka bardziej elastyczna i łatwiej się trzyma niektórych rzeczy. Także zostało mi obczajenie tych dwóch zworek i tu będę musiał sobie przeczytać tą instrukcję obsługi, żeby wiedzieć, o co chodzi z tym wszystkim. Także robię na chwilę pauzę, przestuduję sobie tą instrukcję i zaraz wracam z powrotem. Dobra, słuchajcie, cały układ zmontowany w obudowie już. Chińczyk nawet zdał jedną śrubkę w zapasie, jedna została. Są tutaj cztery miejsca na śrubki. Jeżeli sobie obrócimy, 1, 2, 3 i 4. I powiem wam tak, generalnie mamy tutaj takie zworki jak Tri i Sin. I jeszcze mamy tutaj zworki do przełączania się pomiędzy zakresami częstotliwości tutaj, jak widzicie. Te gniazdo to jest wyjście, które możemy podłączyć pod oscyloskop. No i badać przebieg właśnie tutaj tej całej fali. Albo trójkąta, albo sinusoid, albo jest jeszcze tutaj kwadrat do wyboru. Regulacja jest tymi oto potencjometrami. Powiem wam, że dam wam link jeszcze do fajnego filmiku na GoTroniku, gdzie cały szef GoTronika właśnie pokazuje, jak też montuje ten układ i tłumaczy tam o wiele lepiej niż to ja robię teraz. I też podłącza pod oscyloskop, jak to działa. Także polecam na pewno sobie obejrzeć ten film na GoTroniku też.
Zmontowane. Nie mam jak tego sprawdzić, bo nie mam oczywiście oscyloskopa. Także to był taki bajer, który sobie kupiłem. Być może kiedyś na przyszłość, jak będę już miał jakiś oscyloskop, jakiś, nie wiem, najtańszy nawet, żeby móc coś tam próbować się bawić. No i co wam powiem? Montaż bardzo prosty. Elementy były wszystkie. Wszystko przebiegło sprawnie. Jeszcze się przełączę zaraz na kamerkę normalną, żeby wam to pokazać w całej okazałości. Także robię sobie pauzę. Ok, jak widać, jesteśmy już na większej kamerce. Powiem wam, że wszystko zmontowane. Perfekcyjne. Zasilanie 9V tutaj idzie bez problemu. No, żeby was nie okłamać, to powiem wam, że zasilanie jest, no tak, od 9 do 12 V. Także można wykorzystać sobie jakiś zasilacz 12V. No i tak to wygląda. Wszystko działa. Znaczy działa, no nie mam tego jak sprawdzić. Mówię, nie mam oscyloskopu. Ale domyślam się, że jest to sprawne urządzenie. Wszystko poprawnie wlutowałem, bez najmniejszej jakiejś tutaj pomyłki. No i obudowa generalnie jest fajnie zrobiona. Wolę taką wersję niż taką składaną, że tam musicie się z tym, że tak powiem, bawić. Jeszcze raz. Dla ciekawskich mam podłączoną kamerę pod Samsunga S6. I powiem wam, że jeszcze z takiej odległości, powiedzmy do 10-15 cm, ostrzy fajnie, można pokazywać mniej więcej. Zresztą widzicie na filmiku w prawym górnym rogu, jaki jest mikroskop, czyli Sony WX220, co się bawiłem, jaki mam sprzęt do filmowania. Samsung S6. No i testowane urządzenie. Staram się zrobić coś takiego, żeby sobie walnąć do miniaturki może. Albo zrobię po prostu miniaturkę w fajnej aplikacji na Androida, którą sobie kupiłem pełną wersję. Fajnie sprawuje się, podoba mi się, jak ona robi te miniaturki. No i druga strona tutaj płytki. Nic. Kolejne urządzonko do zabawy w moim DIY warsztacie elektronicznym. To było na tyle. Pozdrawiam was. Trzymajcie się. I jeszcze raz tylko dodam, że dorzucę filmik do GoTronika, gdzie możecie także zakupić to urządzenie. A żeby wam powiedzieć jeszcze na koniec cenę, to nie, to sami musicie sobie zobaczyć i wtedy wyciągnąć wnioski, porównać z ceną z AliExpressa, czy się opłaca, czy nie. Ale to już od was zależy, co sobie tam wybierzecie. To tyle, trzymajcie się, pozdrawiam.